Witam Państwa, Jarosław Imburski, zapraszam na aktualności ratajskie. Czy uda się zablokować budowę wieżowca na osiedlu Rzeczypospolitej? Przetarg na mosty berdychowskie rozstrzygnięty. Zatrzymany piroman usłyszał zarzuty. Zapraszam. W ostatnich tygodniach mieszkańcy osiedla Rzeczypospolitej dowiedzieli się, że ich otoczenie może ulec znacznej zmianie. Prywatny właściciel chce postawić tam nowy wieżowiec mieszkalny. Nie trzeba było długo czekać na sprzeciw sąsiadów, którzy już wiedzą, jak zabezpieczyć na osiedlu ład urbanistyczny. Zagrożenie niepożądaną zabudową powraca na Rataje, tym razem w tym miejscu na osiedlu Rzeczypospolitej. Właściciel tych budynków, w których znajdowała się do niedawna piekarnia, zapowiedział, że chce je wyburzyć i postawić tu 18-piętrowy wieżowiec mieszkalny. Zwrócił się o to już z wnioskiem do Urzędu Miasta. Okoliczni mieszkańcy protestują. Ten budynek wprowadziłby tutaj bardzo duże zacienienie. Znaczy, to jest taka pierwsza, taka powiedzmy naturalna rzecz. Zabrałby słońce. Nowego wieżowca nie chcą również osiedlowi radni. Tam już jest bardzo ciężko, już jest, nie ma gdzie postawić samochodu, już teraz, bo nie ma miejsca na parking wielopoziomowy, bo tam nie ma miejsca. A teraz jak dojdzie tam 300-400 samochodów, jesteśmy kompletnie zablokowani. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych zapowiedziała już, że zwróci się do Urzędu Miasta ze swoim wnioskiem o podjęcie stosownych działań, aby uniemożliwić budowę. Spółdzielnia chce wystąpić z wnioskiem o wywołanie planu zagospodarowania dla tego rejonu, który pozwoli nam utrzymanie w obecnym stanie tych usług, które tam są. Gdy spojrzymy na tę mapę zamieszczoną na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, to widać wyraźnie, że duża część naszej dzielnicy nie jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w tym również osiedle Rzeczypospolitej. Czym właściwie są te dokumenty? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to jest to dokument, akt prawa miejscowego, który ma chronić ład przestrzenny w danym terenie, określać zasady pojawienia się nowej zabudowy, jej parametry, podstawowe funkcje, przeznaczenie terenu, w jaki sposób może dany teren użytkować. Takie plany miejscowe zostały już wcześniej uchwalone dla górnego tarasu Rataj. Zostały one sporządzone właśnie po to, aby chronić zieleń przed zabudową i osiedla przed dogęszczeniem. Jeśli mówimy o Poznaniu i tych planach, o które my nazywamy planami ochronnymi dla osiedli modernistycznych, to one zdecydowanie, funkcją tych projektów jest zabezpieczenie tej przestrzeni osiedli modernistycznych. Mieszkańcy wskazują, że część budynku, który miałby zostać zastąpiony wieżowcem, jest już objęty takim planem ochronnym. Chodzi o plan zagospodarowania Rataje Park 2. Znajduje się tam budynek. Jest on określony jako budynek nie do rozbiórki. Fakt, że ta część budynku nie może ulec żadnej zmianie, potwierdzają urbaniści. Ze względu na to, że ten budynek już istnieje, został wskazany jako do zachowania. Bez możliwości nadbudowy czy rozbudowy on może myśleć w takiej, istnieć tylko w takich gabarytach jak obecnie. Tylko co z resztą tego terenu, która już chroniona nie jest? Dowiedzieliśmy się, że miasto właśnie rozpoczęło przygotowania do sporządzenia brakującego planu dla osiedla Rzeczypospolitej. Myśmy te prace już rozpoczęli. Jesteśmy na polecenie pana prezydenta, opracowujemy tak zwaną analizę zasadności przystąpienia do planu miejscowego. Na podstawie tej analizy zostanie sporządzona później sporządzony projekt uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Taką uchwałę musi podjąć Rada Miasta Poznania. Ostatnie słowo przy uchwalaniu planów miejscowych zawsze należy do miejskich radnych, dlatego zapytaliśmy jednego z nich o stanowisko w tej sprawie. Myślę, że Rada Miasta Poznania powinna podjąć razem z Miejską Pracownią Urbanistyczną takie stanowcze kroki, żeby objąć cały teren Rataj miejscowymi planami, żeby ten teren był zabezpieczony. Wiemy, że jest dużo białych plam, duża część Rataj nie jest zabezpieczona miejscowymi planami i musimy tak naprawdę jak najszybciej wziąć się w tej kwestii za pracę. Pozostaje jeszcze pytanie, jak długo potrwają prace nad sporządzeniem i uchwaleniem planu dla osiedla Rzeczpospolitej. To trzeba liczyć 2,5, nawet 3 lata czasem na projekt planów. Oczywiście jest to możliwe do zrobienia szybciej. Zdarza nam się robić plany w rok, czy trochę nawet krócej, ale to wszystko zależy od kontekstu, w jakim ten plan jest sporządzany. Mieszkańcy liczą na to, że plan zostanie uchwalony jak najszybciej, aby zdążyć przed wybudowaniem wieżowca.
Mamy taką nadzieję, że wszystko będzie zgodnie z planem i że no, miasto Poznań zadba o tę dzielnicę i nie pozwoli nikt na tego typu działania. Jeśli w sprawie pojawią się nowe informacje, powiemy o tym w aktualnościach ratajskich. Wracamy do sprawy pożaru i niebezpiecznych substancji, które w piwnicy na osiedlu Rzeczypospolitej trzymał 46-letni piroman. Usłyszał już zarzuty, a sąd zastosował wobec niego areszt. 46-letni Łukasz G., syn właścicielki piwnicy bloku na osiedlu Rzeczypospolitej 61, usłyszał zarzuty dotyczące sprowadzenia niebezpieczeństwa powstania pożaru i eksplozji materiałów wybuchowych, posiadania bez wymaganego pozwolenia przyrządu wybuchowego oraz prekursorów materiałów wybuchowych. Poznaniak przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Na wniosek prokuratury rejonowej Poznań-Nowe Miasto sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt. Przypomnijmy, w piwnicy bloku znaleziono substancje chemiczne. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak zaczęto wyjaśniać przyczyny pożaru, do którego doszło w niedzielę 8 stycznia. Po 2 dniach przeprowadzono badania i ekspertyzy z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa oraz ekspertów policyjnych. Niebezpieczne substancje przewieziono na poligon do Biedruska. 46-letni Łukasz G. to chemik po studiach. Mężczyźnie grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie, prawdopodobnie jednak posiedzi dłużej. Tak poinformowała nas prokuratura. Dobre wiadomości w sprawie budowy tzw. kładki berdychowskiej. W końcu udało się wybrać wykonawcę inwestycji. Miasto ogłosiło, że przeprawę przez Wartę wybuduje firma Budimex. Będzie kosztować 156 milionów złotych. Wykonawcę udało się wyłonić dopiero za trzecim razem. Cała konstrukcja składać się będzie z 2 mostów dla pieszych i rowerzystów nad Wartą oraz Cybiną przez Cypel w południowej części Ostrowa Tumskiego. Konstrukcja będzie liczyła łącznie 282 metry długości. Inwestycja obejmuje również budowę chodników, pochylni i schodów. Nowa przeprawa nad Wartą i Cybiną będzie oświetlona, powstanie też monitoring miejski. W zakres prac wchodzi budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, w tym sieci teletechnicznej i kanalizacji deszczowej. Pojawi się również mała architektura, jak ławki, kosze na śmieci czy stojaki rowerowe. Wybrany wykonawca na wybudowanie mostów będzie miał około 2 lat od dnia podpisania umowy. Parking przy stacji kolejowej Maltanka. To miejsce znają wszyscy kierowcy. Cieszy się popularnością, ponieważ jest świetnie zlokalizowany tuż obok ronda Śródka i dworca autobusowego. Po zostawieniu tu samochodu można szybko dojść do tramwaju i w kilka minut jesteśmy w Śródmieściu. Od stycznia ten parking jest płatny. Zarządzają nim poznańskie ośrodki sportu i rekreacji. Dlaczego zostały wprowadzone opłaty? Przede wszystkim chodziło o ujednolicenie zasad obowiązujących na terenach POSIR zlokalizowanych nad Jeziorem Maltańskim. Przypominam, że od bardzo dawna już opłaty funkcjonują na największym parkingu położonym nad Maltą, a więc na parkingu nad trybunami przy mecie toru regatowego. Również duży parking zarządzany i należący do spółki Maltaski również jest płatny. Chodziło o to, aby z jednej strony właśnie ujednolicić te zasady, a z drugiej strony, żeby poprawić przepustowość tych parkingów. Od dłuższego czasu obserwowaliśmy ruch na tych parkingach i zwłaszcza ten parking położony przy ulicy Jana Pawła II w sąsiedztwie stacji początkowej kolejki Maltanka był zajmowany masowo przez kierowców, którzy traktowali ten parking jak parking buforowy. Ale opłaty zostały wprowadzone nie tylko przy Maltance. Parkomaty pojawiły się też na parkingu przy ulicy Baraniaka, położonym w parku nad Maltą, oraz na parkingu przy kempingu Malta. Opłata za godzinę wynosi 4 zł od poniedziałku do piątku oraz 5 zł w soboty i niedzielę. Przystanek tramwajowo-autobusowy Serafitek w kierunku Ronda Rataje jest przystankiem podwójnym. Dzięki zmianie na przystanku jednocześnie mogą się zatrzymywać 2 pojazdy, tramwaje lub autobusy i równocześnie otworzyć drzwi w celu wymiany pasażerów. Przesiadka jest więc możliwa w obrębie jednego przystanku, drzwi w drzwi.
Przystanek Serafitek w kierunku AWF funkcjonuje już jako podwójny od końca czerwca ubiegłego roku. ZTM przypomina, że pojazd stojący jako drugi po zakończeniu wymiany pasażerskiej nie zatrzymuje się ponownie, tylko rusza w dalszą trasę. Z przystanku odjeżdżają linie tramwajowe numer 5, 6, 12, 18 oraz autobusowe numer 174, 190 oraz 212 i 222. ZKZL remontuje swój budynek przy ulicy Zamenhofa 63. Charakterystyczny różowy dom wielorodzinny zyska nowy dach. Przede wszystkim docieplamy tam dach, uzupełniamy dachówki, czyli to jest ta rzecz, którą najbardziej widać. Uzupełniamy też więźbę dachową, tak żeby konstrukcja tego dachu była odpowiednia. Wymieniamy rury, rynny, spustowe, także mamy nadzieję, że wpłynie to na komfort mieszkańców ze względu na to, że będzie cieplej, że będzie lepsze odprowadzenie wody, no i sama konstrukcja będzie stabilniejsza. ZKZL ma czas do końca marca na wykonanie remontu, ale prognozuje, że za miesiąc prace będą już zakończone. Mieszkania na ulicy Zamenhofa 63 są lokalami komunalnymi należącymi do miasta. Mieszkają tu osoby, które odprowadzają podatki w Poznaniu, ale nie stać ich na zakup lub wynajem mieszkania na rynku komercyjnym. Aby uzyskać takie mieszkanie, należy złożyć wniosek. I my staramy się wtedy dopasować to mieszkanie do potrzeb, bo logiczne jest, że dla seniorów typujemy mieszkania, które są na parterze, maksymalnie na pierwszym piętrze lub w blokach, które mają windę. W przypadku rodzin wielodzietnych no też będziemy szukać większych mieszkań. Najwięcej mieszkań komunalnych ZKZL posiada w centrum Poznania. Daj drugie życie choince lub nakarmią alpaki. Choinkę w donicy można przynieść do Zarządu Zieleni Miejskiej na ulicę Strzegomską 3. Drzewka zyskają nowe życie i zostaną posadzone w różnych częściach Poznania, ale muszą być w dobrym stanie. Powinny być regularnie podlewane i odpowiednio zadbane. A co zrobić z choinką ściętą? Świątecznego drzewka nie można zwyczajnie wyrzucić na śmietnik. Trzeba ją najpierw pociąć na kawałki i włożyć do odpowiedniego pojemnika lub poczekać, aż odbierze je firma wywożąca odpady. Kiedy? Harmonogram odpadów dla Rataj Hartowa i Żegrza jest dostępny na naszej stronie internetowej oraz na stronie poznań.pl. Zamiast wyrzucać choinkę na śmietnik, można także nakarmić nią alpaki. To przysmak tych zwierząt w Poznaniu i okolicach. Miejsc, gdzie można je odwiedzić, nie brakuje, a właściciele chętnie przyjmą taki smakołyk. Należy wcześniej pytać o taką możliwość. Choinka musi być podlewana, nie może być sucha. Poznań nie jest już tak rozbiegany jak w poprzednich latach. To za sprawą pandemii, która uniemożliwiła organizację maratonów i innych tego typu imprez. Teraz jednak biegi do miasta wracają, choć nadal jest ich mniej. Mniej jest również uczestników. Poznańskie ośrodki sportu i rekreacji chcą jednak ponownie rozkręcić bieganie w mieście i dlatego będą gospodarzem specjalnej konferencji dla organizatorów tego typu imprez. Wracamy z organizacją konferencji biegowej, a po to, żeby przede wszystkim odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie, jak pozyskać tych biegaczy z powrotem, co zrobić, jakie działania nie tylko promocyjne, ale też organizacyjne czynić, w jakim kroku dalej pójść, żeby ci biegacze z powrotem do nas wrócili. W programie konferencji znajdą się takie kwestie jak rosnące koszty organizacji biegów, zmiany w zachowaniu biegaczy czy formule poszczególnych imprez. Skoro Poznań chce u siebie więcej biegania, to czy można spodziewać się większej ilości tego typu imprez nad Maltą? My jako organizatorzy będziemy planować jakieś drobniejsze rzeczywiście eventy, bo wiemy, że maraton i półmaraton to one są już przebiegają ulicami miasta Poznania, ale też wiemy, że będą takie biegi jak maniacka, rekordowa maniacka dziesiątka czy ekonomiczna piątka, więc już tych imprez troszeczkę biegowych się szykuje. Pierwszymi biegami w sezonie nad Maltą będą właśnie maniacka dziesiątka i rekordowa piątka 11 i 12 marca. Zapisy trwają. Odliczamy już dni do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przygotowania trwają właśnie w ratajskim sztabie. Można już wrzucać pieniądze do puszek stacjonarnych, ale także wspierać WOŚP podczas imprez towarzyszących. Wielki finał odbędzie się w Domu Kultury Jędruś 29 stycznia. Kierkowy?
Te przedmioty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie można wylicytować w dniu finału, na który jeszcze trzeba poczekać do 29 stycznia, ale już można wspierać WOŚP, wrzucając datki do puszek stacjonarnych znajdujących się m.in. w domach kultury. Ratajski sztab WOŚP wystartował także z organizacją tzw. imprez towarzyszących. 21 stycznia turniej taki rodzinny składania puzli w Orlim Gnieździe. 26 mamy szachy z mistrzami tej właśnie dyscypliny sportu Królewskiej Gry w Domu Kultury na Pięterku. 29 natomiast w niedzielę tą wośpową w Orlim Gnieździe odbędzie się spektakl aż teatru. Główny finał oczywiście w Domu Kultury Jędruś 29 stycznia, a tam odbędzie się rano odprawa wolontariuszy, a po południu licytacja poprowadzona przez Przemka Mazurka i Tadeusza Stachowskiego. Będzie można powalczyć m.in. o zatankowaną Toyotę na weekend, gadżety WKS Grunwald i Warty Poznań, lody lub pizzę z Miazgi, usługi z fizjoterapii, przestrzeń, kurs na sternika wodnego, konsultacje dietetyczne, kurs tańca i wiele innych. Licytacje będą 3, odbędą się w przerwach pomiędzy występami, a będzie kogo pooglądać i posłuchać. Wóźdź programu koncert zespołu The Carlins. Będzie również koncert młodzieży, która stworzyła zespół Róża dzięki projektowi, który był w zeszłym roku organizowany w Domach Kultury z Kombo Kultury. 16 osób z ukulele i gitarami pojawi się na scenie. Poza tym zespoły i formacje taneczne z Domów Kultury. Na koniec tradycyjnie o godzinie 20 światełko do nieba, tym razem na tarasie Jędrusia w formie sztucznych ogni. To już wszystko w tym wydaniu aktualności ratajskich. Następne 26 stycznia, jak zwykle w czwartek o 16.30. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę udanego tygodnia. Do zobaczenia.